thank you Dzień dobry, czas na kulturę, Jakub Rozwadowski. Dzisiejszym naszym gościem jest Dawid Frey. Dzień dobry, witam Państwa. Jest zarówno poetą, jak i muzykiem. Chyba tak możemy Cię przedstawić. No, tak, po, w, tak wkrócie, w skrócie tak oczywiście, ale chyba bardziej, bardziej muzykiem niż poetą. Powiedz, co było pierwsze, czym się zająłeś tworzeniem, poezji czy muzyki? Pierwsza była poezja, niech skadnę, tak. Nie, przepraszam, przepraszam, pierwsza była muzyka, ale to wszystko tak było w podobnym czasie, więc to tak wszystko się jakby naniosło na siebie. To był przełom 2013-14, ale potem długo było, długo, długo nic. To był taki po prostu początek, gdzie to we mnie jakby zaiskrzyło. E, powiedz, dlaczego akurat muzyka i to gatunek hip-hop? Dlaczego? Nie wiem, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Chyba dlatego, że od dziecka mi to towarzyszy, więc chyba to był jedyny argument, nic więcej. Czy zamierzasz z kimś nagrywać y, swoją, swoje płyty, dalsze swoją muzykę, czy jesteś y, solowym artystą? Znaczy to wszystko zależałoby od tego, czy ktoś by był chętny. Jeżeli ktoś by był chętny, to jak już wcześniej powtarzałem, miłość z polskiej sceny to jest taki, taki numer jeden dla mnie i potem długo, długo nic. Więc jeżeli była z nim kiedykolwiek okazja, no to jak najbardziej. Y, powiedz, y, koncertujesz w Polsce i za granicą? Nie, 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 nie. do tego jeszcze daleka droga, ale. Kto wie, kto wie, może w najbliższej przyszłości, może w najbliższym roku, już coś się w tym zmieni, w tym kierunku. Twoje teksty, rozumiem, piszesz poezję, dlatego chyba łatwo jest ci pisać teksty muzyczne. Jak oceniasz to, tą trudność napisania tomiku wierszy, a płyty muzycznej? Znaczy to jest zupełnie co innego, Róż, różnią się jest znacznie, bo tak naprawdę poezja, muzyka to, to nie to samo, aczkolwiek yy, czy jest łatwiej? Nie. Nie, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nie ma to jakich, jakiegoś związku i poezja rządzi swoimi prawami, muzyka swoimi prawami i nie, myślę, że żad, myślę, że jakiś muzyk nie byłby w stanie napisać książki, a osoba, która pisze książkę niekoniecznie mogła napisać muzykę. Oczywiście jest to możliwe, ale to nie jest tak, że to idzie hurtowo. Jasne, rozumiem. Czyli y, t, y, poezja jest w Twoim życiu innym torem, muzyka jest na innym torze. Tak, tak. No to nawet można zobaczyć, że poezja jest bardziej klasyczna, a muzyka idzie w troszkę innym kierunku. Raczej nie sądzę, żeby ktoś połączył muzykę z poezją, gdyby tak ktoś po prostu zaczął to czytać, nie znając y, twórcy. A skupmy się teraz w tym momencie na y, poezji. Y, czytałem Twój tomik wierszy. To jest... Y, y, ile wydałeś tomików wierszy? Znaczy to był pierwszy. To był pierwszy tomik w zamkniętym rozdziale. I tak, także tak. Tak, to był debiut. On został stworzony wcześniej, no, ale było trochę przerwy zanim został wydany. A więc kto jest autorem grafiki, która tam się znajduje? A to jest, autorem jest brat. Mój brat y, też miał bardzo długą przerwę, jeżeli chodzi o rysowanie, tutaj rysunek. No i po kilku latach odświeżyłem swoją pamięć, zajęło mu to pół godziny, więc uważam, że ja byłem z tego zadowolony, nie chciałem nic innego. Ja, tak dla mnie to jest taki numer jeden. Właśnie dlatego pytam o grafikę, gdyż poza treścią, która jest bardzo inspirująca, bardzo piękna, yy, właśnie... Ta grafika przykuwa wzrok, to co jest za nią, czyli cały tekst, właśnie miałem wrażenie, że ona jest dla ciebie bliska i teraz jak powiedziałeś, że brat ją zrobił, to rozumiem, że konsultowałeś to z bratem, czy to jego twórczość po prostu, która, którą stworzył. Mm. Mieliśmy taki zamiar, żeby po prostu stworzyć mnie jakby teraz i na stare, na stare lata. Miałem i troszkę inną koncepcję, miało to być wszystko jakby w łóżku, jakby dwie osoby leżące obok siebie, potem jakby zaczęło to troszkę jakby się przeobrażać, no i finalnie jakby to zaakceptowałem i no jakby na to się zgodziłem. Oczywiście były wielokrotnie nanoszone poprawki, ale no ale finalnie zostałek został i mi się to naprawdę podoba. Muszę cię zapytać jeszcze, kto, kim się inspirujesz w, w poezji? To jest zaczęło, nie wiem, w liceum już to, że piszesz wiersze i, i czujesz tą część siebie. Nie, poezja i muzyka to jest przypadek tak naprawdę, że to w ogóle zacząłem tworzyć, no to gdybym miał choćby w liceum postawić choćby złotówkę na to, że będę coś tworzył, to nie, nie postawiłbym ani złotówki. Jeżeli chodzi o poezję, to taką osobą, która jest najbliższa, to Stephen King. A jeżeli chodzi o muzykę, to już wcześniej wspomniałem, już. W polskiej muzyce jest coś takiego jak. Yy, 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 yy. Przejścia między płytami. Czy chcesz, jakby kontynuować to demo, które u nas zostawiłeś, czy zupełnie inna tematyka? Nie, nie. Tematyka będzie podobna, aczkolwiek będzie to znacznie zmienione. To była taka typowa epka, nic więcej. Taki po prostu. Taki zastrzyk, jakieś tam umiejętności, jakieś tam jakieś próby, ale to nie było tam jakoś szczególnie przerabiane. Po prostu to miała być taka czysta, czysta forma mnie. Yy, powiedz, yy, yy, może gdzie nagrywałeś yy, swoją płytę? Yy, ja w Krakowie, ja w Krakowie to nagrywałem. Czy chyba mogę cię zaliczyć do nurtu, yy, póki co undergroundowych muzyków? No na ten czas tak, jak najbardziej, jak najbardziej, oczywiście. Chociaż nie tylko ze względu na to, że jeszcze że tak powiem, że sławiłem się z tym, ale przede wszystkim też na gatunek, bo thriller psychologiczny no horror jest dość, dość mało znany. Mimo wszystko, mimo że, że tak powiem, od lat jest w słoń na stanie jako jedyny tak naprawdę, no to, to myślę, że na 10 osób może 3-4 osoby znają ten gatunek, i to też uważam, że to jest zawyżone. A powiedz, skupię się właśnie to co powiedzieć, trigger psychologiczny zdjęcia, które są na płycie też już nawiązują do tego, że ona będzie w takim klimacie grozy. Powiedz, może kto, kto robił zdjęcia na Twojej płycie? Akurat tutaj jest taki zaprzyjaźniony fotograf, zdjęcia, które są okazywane w ogóle, taką moją koncepcją. Chciałem, właśnie tak, żeby ta dziewczynka, która występuje, to nawiasem, moja siostrzenica, chciałem, żeby pokazywała się właśnie z takiej strony, z jednej strony, pierwsza strona taka mroczna, która występuje, jakby jest ofiarą, z drugiej strony, może. Może to ona być jakimś takim, takim nie wiem, źródłem zapalnym do tego, że stworzy się coś niebezpiecznego, no bo często dziecko gdzieś występujące w fororach, jest, no może mieć, może mieć takie dwuznaczne znaczenie. No i też o to mi chodziło, raczej częściej odbierali to dziecko jako ofiarę, aczkolwiek nie było, nie było wtedy ciemno, było, było jasno na tego misia, który miałby swoją kontynuację w dalszych płytach, bo okej, okay. Oczywiście zmieniałaby się koncepcja muzyczna, ale jeżeli chodzi o koncepcję graficzną, to raczej wszystko było dalej związane z nią. No właśnie, tutaj bardzo świetnie grasz tak samo na okładce twojego tomiku poezji grafikom, jak właśnie i na okładce płyty muzycznej. Powiedz jeszcze, jak, jak zamierzasz kontynuować. Na przykład grafikę. Czy brat nadal będzie malował yy, pi pierwsze strony, Poe Tomiku, poezji? Oj, nie wiem, nie wiem, bo wiem, że jeżeli chodzi o poezję, to jest, to na pewno będzie z tym przerwa, bardziej chce się skupić na muzyce, a jeżeli chodzi o poezję, finalnie chciałbym kiedyś napisać książkę, ale co z tego wyjdzie, na razie jesteśmy tu i teraz i na razie tak nie wybiegam w przyszłość, bo wiem, że to będzie, no, co najmniej 2-3 lata, więc są na pewno. A to jest już dość daleko. Powiedz jeszcze, bo zacząłeś mówić, że Twoja płyta jest w klimacie horror, tak? Dobrze mówię? Uh -huh. Bo tam jest nawet chyba czwarta piosenka, jest Halloween, uh -huh. tak nazwa. Opowiedz, o, o czym jest w ogóle? Twoja płyta. To tak naprawdę jest i klasy, są jakieś klasyczne utwory czas, zawsze, znaczy często, zawsze są to historie, które są tworzone jakby no właśnie bez refrenu jednym, jednym wyciągiem. Pozostały jeden odnosi się do egzorcyzmu, jedno właśnie do Halloween, zawsze jest, jakiś tam, zawsze jest jakiś przekaz. To nie są tylko tak po prostu piosenki, które opowiadają tylko i wyłącznie na tej jednej sferze, tylko zawsze mają mieć mają jakiś sens. No i, no i jedna historia też jest jakby ten thriller psychologiczny opowiadający właśnie o gwałci w jakimś takim stopniu jest tak jakby zagłębiane, ale tak jakby drogą jakby przechodnią i do tego też byłaby druga część, to jest Wybacz mi ten utwór, do tego byłaby druga część i już bardziej to było, szło w kierunku horroru. Czy ta piosenka jest no, od tobie pisana albo o kimś bliskim, czy ktoś, kto miał, nie wiem, był zgwałcony? Nie, 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 nie. Żadne, żadne z tych historii nie, że tak powiem, nie mnie, tak naprawdę nic nie odzwierciedla. Staram się oddzielić swoje życie prywatne i moich bliskich, mojej rodziny od tego, co tworzę, więc tak naprawdę to jest wszystko fikcja. Oczywiście na pewno gdzieś się taka historia znajdzie w świecie, ale ja się tym. W jakimś stopniu może się filmem czasami inspiruje, jak horrorem, nie wiem, typu Ghostland z 2018 roku albo Kruk, oczywiście, ale jakimiś takimi historiami ze swojego otoczenia, to nie. Rozumiem. Powiedz nam, przyjechałeś do Warszawy, czy tutaj promujesz swoją płytę? Czy tutaj promuję? Tak, tak, w jakimś, w jakimś stopniu, w jakimś stopniu na pewno. Czy ym, razem z Tomikiem wierszy promujesz muzykę, czy to jest oddzielne, starasz się skupić, yy, kiedy promujesz jedno na jednym, drugie na drugim? Raczej, raczej jest to oddzielne, yy, bo tak naprawdę no, raczej odbiorcy poezji nie są odbiorcami muzycznymi. Ja już mówię, nie wszystkich. Chciałbym generalizować, jednak zazwyczaj tak to, tak to wygląda. Yy, mam właśnie w ręku płytę Dawida, która nazywa się. Nie, nie, to było po Płyta, Aha. Płyta, nie miała żadnej płyta nie ma na, żadnej nazwy, to jest demo. Ja pokażę, jak wygląda w środku. Tak wygląda, jest na niej, znajdują się cztery utwory: Pamiętna chwila, Kari, wybacz mi, Halloween. I teraz pros, proszę Cię, Dawid, mhm. jak możesz podpisać nam płytę. Oczywiście. Czas na kulturę będzie bardzo zadowolony. Dziękujemy. Mamy już podpisaną płytę. W naszych y, zbiorach jest to pierwsza płyta. Dzięki Dawid Wielkie. Y, jeszcze zapytam Cię, y, skąd w ogóle pochodzisz? Powiedz nam. Ja pochodzę ze Śląska, z Lublińca. To jest miejscowość między, między Częstochową a Katowicami. Y, powiedz, zamierzasz coś napisać, jakiś tekst muzyczny o tym, jak się tam żyje na, na Śląsku? Nie, nie, niekoniecznie. Tak jak mówię, to jest nic, co, nic, co personalne nie wchodzi w, no, ani na płytę, ani tak naprawdę na, nie, nawet na poezję. No, Może tam jakieś zaleciałość, ale tak naprawdę od każdego można by było coś, tak, coś w poezji znaleźć. E, powiedz, yy, Twoje teksty poezji, teraz chciałem o ten tomik wierszy zapytać. E, powiedz, co cię inspiruje do tego, żeby, żeby pisać? Co mnie inspiruje do tego, żeby pisać? Dobre pytanie, tak naprawdę. Ciężko jest, ciężko jest coś ocenić. Na pewno łatwiej się tworzy w takim klimacie, może mrocznym, kiedy zapada zmrok, może jesiennym. Ale co inspiruje, nie, chyba nie ma czegoś takiego. To po prostu, jak, jeżeli przyjdzie wena, jeżeli to poczuję, no to wtedy zaczynam tworzyć. Bo tak jak jest opis płyty, którą tutaj mamy, napisałeś, że właśnie tworzysz w klimacie, rozmawialiśmy o horror, horror rapie, horror muzyce. Też wyczuwam, że twoje, jak przeczytałem, twoje wiersze są w takim klimacie. Powiedz, jak w ogóle na przykład rok, który był, czyli rok covidowy, wpłynął na, 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 na twoje teksty? No w żadnym stopniu. Dla mnie to jest czy tak naprawdę, czy to był rok covidowy, czy normalny, to na mnie miało jakiegoś większego znaczenia. Jestem. Pytam w takim znaczeniu, czy wiesz, czy miałeś więcej czasu na przykład też na, na przygotowanie pewnych rzeczy, bo yy, nie wiem, słyszałem, że ludzie siedzieli na przykład w studiu, nagrywali, yy, czy dzięki temu miałeś czas na napisanie na przykład te, yy, tej płyty? Mhm. Yy, nie, nie, ona została stworzona, stworzona wcześniej, jeżeli chodzi o ten czas covidowy, to wiem, że było więcej czasu, aczkolwiek jakoś nieszczególnie to wpłynęło na... Na moje życie, no oczywiście poza kilkoma zakazami, które przesunęłyby plany, albo niektóre odłożyły, no kto wie, może na zawsze. Ja powiedz może młodym muzykom, tym, którzy chcą pisać poezję, jakieś rady dla nich. Rady, żeby pisali poezję, na pewno nie bali się, nie bali się też, żeby ktoś tego oceniał, bo zawsze znajdą się krytycy i zawsze znajdą się osoby, które polubią, pójdą takim nurtem, tyle jest osób, tyle jest gustów, więc nie zrażać się, jeżeli coś nam nawet nie wyjdzie i nie czujemy, że, że tak powiem, to jest nasza droga, to nie warto, też nie chodzi o to, żeby się od razu poddawać, to też możemy spróbować czegoś, czegoś innego, co nam w duszy gra, Albo po prostu najpierw skupić się na czymś, co jest no, niestety bardziej, yy, bardziej medialne, a potem po prostu iść w swoim kierunku. No tak to często wygląda. Czy ty skupiłeś się najpierw czymś, co jest medialne, czy po prostu szedłeś swoją drogą i nie przejmowałeś się głosami krytyki? Nie, nie. Ja szedłem, szedłem swoją drogą, aczkolwiek jeżeli chodzi o poezję, to ciężko jest stwierdzić, co na ten czas albo co teraz jest, jest medialne, a co co jest naszą drogą, ale jeżeli ktoś się tak, zdać, tak powiem zagłębi i zobaczy, co teraz tak powiem wychodzi, co jest na topie i chciałbyś w tym kierunku i czuje to, chciałby się pod to podłączyć, bo taki, jak to mówię pociąg jadący, to jak najbardziej. No Ja tego nie czułem. E, powiedz, w jakich mediach społecznościowych reklamujesz się? Póki co jest to głównie Instagram tak naprawdę i Facebook, są takie początki, więc, więc na spokojnie wszystko. A czy na YouTube też będziesz rzucał swoją muzykę? Tak, tak, ale to dopiero wtedy, kiedy zostaną stworzone kolejne utwory, które będą w trakcie, ale to za jakiś czas, nie wiem, może. Nie jestem w stanie przybliżyć, może dwa miesiące, może trzy. Bo rozumiem, że to jest epka tak zwana. Czyli tak, gdzie, gdzie jest par, parę utworów, a czekamy teraz na Twoją płytę. I mamy nadzieję, że czas na kulturę też dostanie płytę, i wtedy będziemy mogli porozmawiać o tym, co jest na całej płycie. Uh -huh. No tak, wtedy będzie większy wachlarz, na pewno z minimum 15 utworów do 20. Więc w takim wachlarzu myślę, że to nawet takim będzie podzielone część właśnie na horror, część na taką typową klasykę, bądź Old School, jak to dzisiaj, jak to dzisiaj wygląda. I no, będzie, że tak powiem, chyba. Każdy coś znajdzie dla siebie. A kiedy planujesz? O, ciężkie, ciężkie pytanie. Otóż jest często terminy osób, które coś tworzą, i też coś goni, więc czasami, czasami dla mnie tydzień to jest bardzo dużo, dla tych osób to, to jest po prostu nic, więc to nie jest tylko zależne ode mnie. Dlatego, A poza tym też trzeba mieć niektóre teksty, które są tworzone. się akceptuję je, a za jakiś czas przerabiam, powiedzmy, albo cały tekst, albo albo powiedzmy tam jakąś zrzotkę. Więc. Też od czasu zależy dużo. A powiedz, w czasach twojej młodości, czyli mówię gdzieś tam gimnazjum, liceum, może wcześniej. Kogo słuchałeś? Jakich raperów? Jeżeli chodzi o rap, to to był Peja, no i chyba na tym listę się zaczyna i kończy. Tak. Potem, poszedł, potem właśnie doszedł Skor i miłusz. No i na Miłusz też się zatrzymało. A czy y, słuchałeś, przesłuchaj Słonia? Tak jak w tej konwencji, którą on tworzy, też horror, rap. Znaczy tak, tak, jak najbardziej znam, y, aczkolwiek nie słucham. Aha, rozumiem. Y, Dawidzie, dziękujemy bardzo za wywiad, za podpisaną płytę. No i mamy nadzieję, że jeszcze do nas przyjdziesz z całą płytą. Tego ci życzymy serdecznie. I dziękujemy. No, no ja też życzę. <tosłuch>